wyjaśnić niewyjaśnione. Ile ludzi żyje na świecie, tyle jest różnych marzeń. Większość z nas marzy o dalekich podróżach w nieznane, locie na księżyc, wygranej na loterii, czy o bardziej przyziemnych rzeczach, jak założenie rodziny, znalezienie lepszej pracy lub awans na wyższe stanowisko. Natomiast Józef C. marzył o staniu się seryjnym zabójcą i bardzo chciał przekonać się o tym, jak to jest własnymi rękami odebrać życie drugiej osobie. Swoje marzenie postanowił spełnić w sierpniu 2014 roku. To właśnie w nocy, z 10 na 11 sierpnia, wówczas 22-letni Józef C. po raz pierwszy w swoim życiu zabił człowieka. Jego ofiarą został mieszkaniec podhalańskiego Zębu, 16-letni Marcin. Zapraszam do wysłuchania historii Marcina Majerczyka. Marcin Majerczyk był wesołym, uśmiechniętym i lubianym nastolatkiem, a bliska rodzina i przyjaciele mówili na niego śmieszek. Chłopak w sezonie zimowym uwielbiał jeździć na nartach. Był to jego ulubiony sport zimowy i nie raz, nie dwa brał udział w zawodach, za które mógł pochwalić się medalami za zdobycie kolejno pierwszego i drugiego miejsca. W sezonie letnim natomiast pracował dorywczo na Gubałówce, wożąc urlopowiczów na koniach należących do sąsiada. Praca ta dawała mu dużo przyjemności, dlatego że Marcin kochał konie i w domu miał nawet kilka obrazów przedstawiających te przepiękne zwierzęta. W szkole może nastolatek nie był prymusem. Zdarzało mu się nieraz dostać złą ocenę za sprawdzian oraz miewał poprawki z różnych przedmiotów. To jednak jego zachowanie było bardzo dobre. Chłopiec był poukładany i spokojny. Unikał bijatyk i pomimo nie najlepszych stopni zależało mu na ukończeniu szkoły. Marcin był też ochotnikiem w ochotniczej straży pożarnej, gdzie pomagał w zasadzie od dziecka. A gdy był starszy, to brał nawet udział w akcjach strażackich. W niedzielę 10 sierpnia 2014 roku Marcin wraz ze swoim rodzeństwem wybrał się na coroczny festyn organizowany przez straż pożarną. Impreza miała miejsce raptem kilkaset metrów od rodzinnego domu i zgodnie z programem miała trwać do białego rana. Około godziny 1:30 w nocy jedna z sióstr Marcina rozmawiała przez telefon z ich mamą. Informowała o tym, że zabawa jest przednia i wszyscy bardzo dobrze się bawią, ale niebawem będą wracać już do domu. Pomimo zapewnień córki, że wszystko jest w porządku, kobieta miała złe przeczucia. Była pełna niewyjaśnionych obaw. Zwłaszcza bała się Marcina. Później obawy kobiety miały się niestety potwierdzić. Do domu wrócili wszyscy, z wyjątkiem 16-letniego syna. Rodzina najpierw wyszła z założenia, że po skończonych tańcach chłopak mógł mieć wciąż ochotę na dalszą zabawę, w związku z czym poszedł odwiedzić trójkę swoich kolegów. Jednak nikt go nie widział. 16-latek po raz ostatni widziany był przez jednego z uczestników imprezy po 4 nad ranem. Mniej więcej o tej samej porze jeden z mieszkańców okolicy, gdzie Marcin widziany był ostatni raz, słyszał krzyki. Ktoś krzyczał ratunku, jednak ulica była pusta. Ktoś inny twierdził, że widział chłopaka, jak wsiadał do zielonego samochodu marki BMW. Najbliżsi Marcina byli jednak zdania, że nastolatek pod żadnym pozorem nie wszedłby sam do obcego samochodu. Szwagier nastolatka wspominał, że w dniu festynu z samego rana chłopak pół żartem, pół serio wypowiedział dziwne, wyrwane z kontekstu słowa: albo mnie dziś pobiją, albo zabiją. Zatem kogo mógł mieć na myśli? We wtorek 12 sierpnia, w godzinach wczesnoporannych, jeden z leśniczych Tatrzyńskiego Parku Narodowego w drodze na halę gąsienicową natrafił na leżące w błocie zwłoki poszukiwanego 16-latka. Chłopak miał na głowę zaciągnięty kaptur, który na pierwszy rzut oka maskował obrażenia. Nastolatek nie miał przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość. Jedynie telefon komórkowy, na którym ktoś markerem, dużymi literami, napisał jedno słowo:
Sasquatch. Słowo to w języku rdzennych mieszkańców północnej Ameryki oznacza wielką stopę. Sasquatch jest też tytułem piosenki amerykańskiego rapera pochodzącego z Los Angeles, Ice Cube'a. Raper stworzył do swojego utworu nieprzyjemny dla oka teledysk, w którym on sam wciela się w zabójcę grasującego w lesie, dokonującego zbrodni przy pomocy maczety. Druga wersja, dotycząca telefonu komórkowego, należącego do ofiary, jest taka, że słowo Sasquatch zostało zapisane w notatniku o godzinie 4 rano, a nie markerem na obudowie. Czyżby to słowo oznaczało dla sprawcy coś ważnego? A może był to jego podpis? Na miejscu ujawnienia ciała technicy kryminalistyki oprócz telefonu zabezpieczyli również szkarłatną ciecz, niepospolity ślad opon oraz na jednym z kamieni resztki lakieru pochodzącego samochodu. O śmierci Marcina rodzina dowiedziała się o godzinie 11, około 4 godziny po odnalezieniu ciała przez leśniczego. Najpierw jednak przed otrzymaniem przykrej informacji rodzice stali poinformowani, że telefon ich syna jest do odbioru w prokuraturze. W związku z tym ich pierwszą myślą było to, że chłopak mógł coś poważnego przeskrobać. Nikt nie brał pod uwagę myśli, że Marcinowi mogło przytrafić się nieszczęście. Zaraz po otrzymaniu informacji z prokuratury do domu państwa Majerczyków zapukała policja, przynosząc wiadomość o śmierci ich syna. Jak wykazały badania zlecone przez prokuraturę, Marcin zginął od razu, od uderzenia w głowę tępym narzędziem, prawdopodobnie młotkiem. Łącznie chłopak otrzymał 5 ciosów. Wszystkie zostały zadane w głowę. I jak twierdzi specjalista medycyny sądowej, który przeprowadzał badanie, każde jedno uderzenie było śmiertelne. Komendant wojewódzki utworzył specjalny zespół, który miał za zadanie szybkie odnalezienie i schwytanie sprawcy. Policjanci oddelegowani do sprawy rozpoczęli żmudne śledztwo. Sprawdzano wiele tropów prowadzących donikąd. Przepytywano uczestników strażackiego festynu. W końcu śledczym udało się natrafić na ślad młodych chłopaków, pochodzących z Janisza. Ta trójka miała siać postrach w okolicznych miejscowościach i mieli być z ofiarą w poważnym konflikcie. I bardzo prawdopodobne jest, że to właśnie ich miał na myśli Marcin, kierując do szwagra słowa: albo mnie dziś popiją, albo zabiją. W trakcie przesłuchań stało się oczywiste, że ci trzej ze śmiercią nastolatka nie mają nic wspólnego. Ich konflikt polegał w głównej mierze na braku sympatii do Marcina. Mierziło ich strasznie to, że chłopak w przeciwieństwie do nich był niezwykle lubiany. Wydawało się, że śledztwo stanęło w miejscu i dalej już się nie posunie. Aż w końcu któryś ze śledczych wpadł na pomysł, żeby sprawdzić nagrania monitoringu z okolicznych myjni samochodowych. Przecież w miejscu, w którym zabójca pozostawił ciało, było pełno błota, a więc logicznym się wydaje, że samochód, którym poruszał się sprawca, mógł się pobrudzić. I właśnie dlatego morderca, żeby zmyć ślady, mógł pojechać na myjnię. I to był strzał w dziesiątkę. W poniedziałek 11 sierpnia, przed godziną 5 rano, kamery zamontowane na bezdotykowej myjni w Poroninie, czyli 22 km dalej od miejsca porzucenia ciała, nagrały młodego chłopaka, który dokładnie czyścił swój samochód marki Audi. Kolor Audi zgadzał się też z tym, co mówili wcześniej policji świadkowie. Policjantom szybko udało się odszukać mężczyznę z nagrania i tak samo szybko złożyli mu wizytę. Tym mężczyzną okazał się 22-letni hydraulik Suchego, Józef C. Józef nie był zaskoczony wizytą policji, wręcz przeciwnie. Wydawało się, jakby chłopak na nich czekał. Niemal od razu przyznał się do zbrodni, którą popełnił. To on zamordował 16-letniego Marcina. O Józefie C. mówiono, że był miłym, nie mającym żadnych problemów młodzieńcem. Nie sprawiał problemów wychowawczych i unikał bujek. Nie przejawiał zachowań agresywnych i nieraz odmawiał wyjścia na imprezę, tylko dlatego, żeby przypadkiem nie brać udziału w bójce wywiązanej się pod wpływem napojów wyskokowych. Można więc podsumować, że 22-latek prowadził normalne, spokojne życie. Zatrudniony był jako hydraulik i praca ta bardzo mu odpowiadała. Był również zadowolony ze swoich zarobków. Ten na pozór normalny młody chłopak miał jednak drugą, mroczniejszą twarz, którą bardzo dobrze skrywał. Każdego wieczoru
gdy chłopak nie miał innych obowiązków do wykonywania. Zamykał się w swoim pokoju i czytał książki dotyczące seryjnych morderców. Jego idolem, którym Józef był zafascynowany, był znany na całym świecie Ted Bundy, który przyznał się do odebrania życia 30 osobom na terenie 6 amerykańskich stanów. Chłopak marzył o tym, żeby zostać seryjnym zabójcą tak samo jak jego idol i bardzo chciał przekonać się o tym, co się czuje, gdy odbiera się komuś życie. W dniu popełnienia zbrodni Józef C. obudził się na kacu. Bolała go głowa. Klin leczy się klinem, więc wypił jeszcze kilka piw. W międzyczasie kilkadziesiąt razy obejrzał na YouTubie wcześniej już wspomniany teledysk do piosenki Sasquatch. A gdy to już mu się znudziło, włączył wywiad przeprowadzony z Tedem Bundy. Czuł, że to właśnie dziś jest ten dzień, na który tak długo czekał. Dziś postanowił spełnić swoje największe skryte marzenie. Przygotował młotek, który miał mu posłużyć do dokonania zabójstwa oraz rękawice. W końcu nie chciał zostawić odcisków palców. Żeby zapolować, pojechał swoim Audi A4 do Zębu, gdzie jak się idealnie dla Józefa składało, odbywał się festyn i było tam wiele potencjalnych ofiar. W głowie chłopaka narodził się chory plan, że najpierw zaoferuje komuś podwózkę na stopa, a potem dokona zabójstwa. Pierwszego zabranego autostopowicza Józef C. nie zabił, ponieważ jak zeznawał na przesłuchaniu, poczuł sympatię do tego mężczyzny i postanowił darować mu życie. Kolejny mężczyzna, który wsiadł do Audi, był wielkiej postury i Józef przestraszył się tego, że sobie z nim nie poradzi. 22-latek już chciał zrezygnować z zamiaru popełnienia przestępstwa, gdy spotkał na swojej drodze 16-letniego Marcina, który był pod wpływem alkoholu i samotnie wracał do domu. Marcina propozycja podwózki ucieszyła. Jak tylko wsiadł do samochodu, to od razu zasnął. A Józef C. był bardzo uradowany, ponieważ znalazł swoją pierwszą ofiarę. Nieprzytomnego chłopaka zawiózł do lasu. Następnie wyciągnął z samochodu i wymierzył pierwszy cios młotkiem w tył głowy. Uderzył jeszcze 4 razy, a następnie próbował zatrzeć powstałe na błocie ślady opon oraz butów, po czym wsiadł do auta i odjechał. W domu przebrał się i ukrył młotek. Następnie, będąc już spokojnym, pojechał na minię samochodową do Polonina, gdzie dokładnie wymył auto. Potem wrócił do domu i poszedł spać, a następnie zaspał do pracy. W radiu usłyszał o odnalezieniu poszukiwanego Marcina Majerczyka i właśnie z radia dowiedział się o tym, jak nazywała się jego ofiara. Po zabójstwie Marcina, Józef C. prowadził normalny tryb życia i nikt nie mógł nic podejrzewać. Tak jak zawsze chodził do pracy, spotykał się z swoimi przyjaciółmi, z którymi nawet wspólnie zastanawiał się nad tym, kto mógł zabić chłopaka. Taka idylla trwała miesiąc. Potem policja wpadła na jego trop. Po zatrzymaniu Józef C. cały czas współpracował z policją. Brał udział w tak zwanym eksperymencie procesowym, którego celem było ustalenie biegu wydarzeń. Podczas przesłuchiwania przez prokuraturę rejonową w Zakopanem Józef zeznał, że bardzo chciał uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej Marcina. Chciał go przeprosić za to, że odebrał mu życie oraz chciał się z nim pożegnać. Niestety w dniu pogrzebu musiał pracować. Proces przeciwko Józefowi C. rozpoczął się w kwietniu 2015 roku i prowadzony był przez sąd w Nowym Sączu. Na rozprawie pytany przez sędziego, dlaczego zabił, odpowiadał, że nie ma pojęcia. Wyraził jednak skruchę na sali rozpraw i przeprosił rodzinę ofiary. Prokurator domagał się dla Józefa C. kary dożywotniego pozbawienia wolności. Jednak sąd skazał oskarżonego na 25 lat z warunkowym wyjściem z więzienia po upływie 20 lat. Dodatkowo Józef C. dostał od sądu nakaz wypłaty rodzicom Marcina zadośćuczynienia w wysokości po 20 tysięcy złotych dla każdego. Sędzia wziął pod uwagę okoliczność łagodzącą, dlatego też Józef C. nie dostał dożywocia. Taką okolicznością było to, że oskarżony od razu przyznał się do zabójstwa i przez cały czas współpracował z policją. Sąd apelacyjny w Krakowie również podtrzymał ten wyrok. Jeżeli Józef C. będzie miał szansę skorzystania z warunkowego zwolnienia, na wolność wyjdzie dopiero w 2035 roku.
Na koniec tego materiału chciałbym skierować do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Bądźcie ostrożni.